W dzisiejszym odcinku podzielę się z Wami 5 wskazówkami, które pomogą Wam nie pić w tym roku alkoholu. Mam nadzieję, że po ostatnim filmie jesteście zmotywowane i gotowe na zmianę nawyku, który od dawna przestał Wam już służyć. Ja sama nie piję już ponad 3 lata, dlatego na podstawie własnych doświadczeń i doświadczeń w pracy z Wami podczas wyzwania 30 dni, ale też tego, czego dowiaduję się czytając Wasze posty i komentarze na grupie wsparcia, przygotowałam dla Ciebie listę 5 tipów, które mogą przydać Ci się, jeśli nie chcesz sięgać w tym roku po alkohol. Wskazówki są więc sprawdzone, przetestowane i jestem pewna, że kilka z nich, jak nie wszystkie, zadziałają również u Ciebie. A już na pewno ostatnia, bo bez niej Twoje szanse powodzenia będą, przepraszam za brutalną szczerość, zerowe. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli uważasz, że ten film może okazać się dla Ciebie pomocny. Dla tych z Was, którzy jeszcze mnie nie znają, mam na imię Joanna. Od prawie 2 lat wspieram kobiety na ich drodze do trzeźwości. To właśnie tutaj, na YouTubie, dzielę się z Tobą darmową wiedzą w zakresie uzależnienia od alkoholu i daję Ci również narzędzia do zmiany zachowania, które przysparza Ci teraz coraz więcej problemów. Pierwszą rzeczą, jaką potrzebujesz zrobić, jest podjęcie twardej decyzji, że nie pijesz. I wiem, że część z Was powie, no przecież to jest oczywiste. Od decyzji trzeba zacząć. Ale chciałabym, żebyście zwróciły uwagę na to, co to znaczy podjąć twardą decyzję. Sięgając pamięcią do moich 10 nieudanych prób zaprzestania picia, bo uwierzcie mi, że przez ostatnie 5 lat, za każdym razem zdychając na kacu, mówiłam: po co mi to było? Nigdy więcej! Boże, Boże, to ostatni raz! Już nie miałam takich poranków, że wstawałam po piciu, patrzyłam w lustro i mówiłam: ale byłaś wczoraj, Aśka, zajebista. Wszyscy byli pod wrażeniem Twojego tańca. Rozwiązałaś tyle swoich problemów. Powiedziałaś tyle mądrych rzeczy, których teraz nie żałujesz. Budziłam się natomiast z atakami paniki, kompletną bezsilnością i przytłoczeniem rzeczywistością. Stawianie czoła codziennym, prozaicznym problemom mnie przerastało. A co dopiero mówić o rozwiązywaniu tych problemów? I chociaż biłam się w pierś, że to ostatni raz, chwilę później obietnica dana sobie zamieniała się w: postaram się nie pić, spróbuję nie pić. Zróbmy sobie takie ćwiczenie. Usiądź wygodnie i postaraj się wstać z krzesła, czy z tego, na czym aktualnie teraz siedzisz. I co? Dziwacznie, nie? Bo opcje są tylko 2. Albo wstajesz, albo siedzisz. To samo, kiedy chcesz rano umyć zęby. Czy powtarzasz sobie: postaram się umyć zęby? Jeśli tak, to nie zazdroszczę Twojemu dentyście. Podjęcie decyzji nie jest równoznaczne z próbą zrobienia czegoś. Jeśli Waszym celem jest zrzucić na wadze 10 kg albo krata na brzuchu, wśród osób, którym wiecie, że się to udało, ile jest tych, którzy mówili, że postarają się to zrobić, a ilu z nich podjęło twardą decyzję, dedukując jej swoje działania? Zmiana nawyku nie zadziała bez zobowiązania się do przestrzegania swojej decyzji. Podjęcie decyzji jest takim punktem zwrotnym, kiedy mówimy sobie: enough is enough. Mam już serdecznie dosyć picia, zmieniam to. Bo uwierz mi, że jeśli już Twoje picie zaczęło przysparzać Ci problemów, czy to w pracy, w domu, zdrowotnych, czy w postaci tego, co o sobie myślisz, jak się ze sobą czujesz, moderowanie alkoholu
nie sprawi, że nie będą one powracać. Ten etap, kiedy zastanawiasz się nad podjęciem decyzji w procesie wychodzenia z nałogu, nazywany jest kontemplacją. I żeby ruszyć z miejsca, żeby przejść do kolejnego etapu, jakim jest przygotowanie, niezbędne jest podjęcie decyzji. Nie piję alkoholu. A nie. Postaram się nie pić. Bo to jak zostawianie sobie otwartych furtek. Nie piję, no ale może na wakacjach z kumpelami, jak facet nie widzi, to się napije. Takie było moje założenie na początku. A potem tydzień po powrocie z wakacji złapiesz się na łamaniu tej reguły, bo już będziesz pędziła do sklepu po alkohol bez jakiejś specjalnej okazji. Teraz sobie tak myślę. Dajcie znać, czy chcecie film o etapach, jakie musimy przejść, żeby nastąpiła zmiana w naszym zachowaniu. W tym przypadku w piciu, bo na moim kanale rozmawiamy przede wszystkim o alkoholu. Wiele osób nie jest gotowa na podjęcie tej decyzji, ponieważ mają w sobie mocno zakorzenione błędne przekonania na temat picia. Na przykład bez alkoholu nie będę mogła się zrelaksować, albo nie będę dobrze sypiać, będę nieśmiała. Tutaj przyda się praca nad mindsetem, co prowadzi nas do wskazówki, jaką jest zmiana przekonań dotyczących alkoholu. Czyli przeprogramowanie tego, w jaki sposób postrzegacie alkohol. To normalne, że decyzja o zaprzestaniu picia budzi w tobie lęk, niepokój. Sprawia, że masz mnóstwo wątpliwości. Ja też się tak czułam. Na naszej zamkniętej, prywatnej grupie wsparcia dla kobiet możesz znaleźć posty innych dziewczyn, które o tym piszą. Gdybyś przez to nie przechodziła, gdybyś się nie wahała, oznaczałoby to, że picie nie jest twoim problemem i że nigdy nie czułaś przymusu sięgania po kieliszek. A chyba wiem, że skoro tutaj jesteś, to raczej jest odwrotnie. Każda z nas obiecywała sobie nigdy więcej. A potem, gdy tylko poczułyśmy się lepiej, coś nas wkurzyło albo pojawiła się jakaś okazja, spotkanie ze znajomymi, w głowie już zaczął działać mechanizm iluzji. Co potrzebujecie teraz zrobić, to uświadomić sobie, że alkohol nie wnosi do waszego życia nic, co by was na dłuższą metę serwowało. Może wam w tym pomóc zrobienie bilansu zysku i strat wynikających z picia i abstynencji. Po zrobieniu takiego bilansu, najlepiej na kartce, mamy już czarno na białym, że korzyści wynikające z picia są jedynie krótkoterminowe. Długoterminowe są natomiast jego konsekwencje. Z abstynencją z kolei jest odwrotnie. Dyskomfort, jaki odczuwamy na jej wczesnym etapie, to zaledwie krótki odcinek w porównaniu do długoterminowych zysków i jej pozytywnego oddziaływania na każdy z obszarów naszego życia. Osoba, która czuje przymus picia, a chce przestać pić, aby to zrobić, musi nauczyć się funkcjonowania w chwilowym dyskomforcie na poczet długoterminowych korzyści. I uwierzcie mi, że to jest możliwe, ponieważ nasz mózg jest mega plastyczny i właśnie poprzez wykorzystywanie w praktyce tego typu narzędzi, jak ta lista zysków i strat, będziemy mogli go powoli przeprogramowywać. To tak jak z ugryzieniem komara. Możemy je rozdrapać, ponieważ nas cholernie swędzi. Chociaż wiemy, że będzie swędziało nas jeszcze bardziej, a my będziemy drapać jeszcze mocniej, aż zrobi się rana. Albo możemy zastosować inne rozwiązanie, możemy poślinić, zostawić, odwrócić na chwilę swoją uwagę i czekać, aż jad zostanie zmetabolizowany. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, abym w kolejnym odcinku zrobiła z wami taki bilans zysków i strat wynikających z picia i abstynencji. Może napiszcie w komentarzu, który z filmów chcecie jako pierwszy. Okej. Przechodzimy do wskazówki trzeciej. Nie rozpamiętuj przeszłości.
Posłuchaj, na to, że pijesz, bez wątpienia mają wpływ Twoje doświadczenia z przeszłości. Najprawdopodobniej Twoje relacje, w jakich funkcjonowałaś. Role, jakich uczyłaś się od najmłodszych lat. Ale babranie się w przeszłości nie jest pozycją startową, jeśli chcesz przestać pić. Tym zajmuje się terapia pogłębiona. Nieco później, nie na samym początku. W pierwszej kolejności musisz nauczyć się radzić sobie, gdy wyskoczą z niej demony. Dlatego zamiast użalać się nad sobą, nad tym, co było, co mogłaś zrobić, a czego nie zrobiłaś, co miałaś, a czego nie masz teraz, skup się na wszystkim tym, co posiadasz w tej chwili, w swoim najbliższym otoczeniu. Jakie możliwości masz dzisiaj do tego, aby przeżyć trzeźwy dzień i obudzić się bez poczucia winy z powodu złamanej obietnicy. Dlatego tak bardzo podoba mi się coachingowe podejście do samego procesu wychodzenia z nałogu, bo skupia się na naszych zasobach, a nie na dysfunkcjach i tym, że czegoś nam brakuje. Zobaczcie, że osoby, które nadużywają alkoholu, mają niskie poczucie wartości. Charakteryzuje je często brak wiary w siebie, tak więc praca na obszarach, na które mają wpływ, pomoże im w odzyskaniu wiary w swoją siłę sprawczą, w to, że potrafią. Tip czwarty. Nie rób tego sama. Przypomnij sobie, kiedy zaczynałaś pić, kiedy sięgałaś pierwszy raz po alkohol, nie byłaś raczej sama, tak? Zaczynałaś od picia towarzyskiego, najpierw w grupie znajomych, którzy lubią podczas zabawy strzelić sobie drina. Picie w samotności dotyczy osób, które są już raczej uzależnione. Dlaczego więc upierać się przy tym, że dokonasz tego sama, skoro do tej pory Ci się to nie udawało? Dlaczego by nie poszukać osób, które przeszły już podobną drogę, które tego dokonały i mają już jakieś doświadczenie? Wiele programów skierowanych na pomoc w walce z nałogiem daje Ci możliwość uczestniczenia w spotkaniach grupowych, na których możesz takie osoby poznać. Możesz zwrócić się z tym również, do czego Cię bardzo zachęcam, do terapeuty uzależnień, do coacha. Oni będą wiedzieć na pewno lepiej od Ciebie, jak możesz sobie pomóc. Jeśli masz złamaną nogę, idziesz do chirurga, czemu więc nie skorzystać ze wsparcia specjalisty uzależnień, jeśli czujesz, że może Cię ono dotyczyć? Jest też mnóstwo grup samopomocowych w internecie, meetingi na Discordzie, grupy wsparcia na Facebooku. Jedną z nich podlinkuję Ci pod tym filmem. Zanim przejdę do ostatniej wskazówki, chciałabym poinformować, że w tym tygodniu, prawdopodobnie na koniec tygodnia, może początek przyszłego, na Waszą prośbę zrobię noworocznego live'a, w którym powiem Wam, jakie błędy popełniają często mądre kobiety, takie jak Wy, próbując odstawić alkohol. Więc jeśli chcecie dowiedzieć się, czego absolutnie nie robić przy okazji pozbywania się nawyku picia, zapraszam. Live odbędzie się na YouTubie, a link do wydarzenia zamieszczę na naszej grupie Sober Polish Girls. Jednak zapytam Was wcześniej w ankiecie, jaki dzień tygodnia najbardziej Wam odpowiada. Stay tuned. Okej, teraz tip, bez którego z góry skazujecie siebie na niepowodzenie. Wskazówka piąta to konsekwencja. I znowu, niby oczywiste, a jednak, jeśli chcesz wytrwać w abstynencji, nie ma innej rady, jak bycie konsekwentną w swojej decyzji o zaprzestaniu picia. Nie robić tego po łebkach, typu okej, nie będę piła, ale jak zapiję, to przecież nic się nie stanie, spróbuję kolejny raz. Asia powiedziała mi, żebym otrzepała kolana. Nie.
Owszem, najgorsze co możesz zrobić to załamać ręce po wpadce, bo rzeczywiście one się zdarzają. Jesteśmy ludźmi, noga może nam się powinąć. Jeśli chcemy zbudować nowy nawyk, a tutaj musimy się jeszcze w tym wypadku pozbyć starego, nie możemy dawać sobie przyzwolenia na wpadki. Mówiłam o tym więcej na wyzwaniu, ale teraz może troszeczkę rozwinę. Piłaś wiele lat. Ten schemat radzenia sobie z rzeczywistością jest bardzo mocno zakorzeniony w Twoim mózgu. Potrzebujesz go teraz przeprogramować. Sprawić, że powstaną w nim nowe ścieżki połączeń, które zastąpią stare. Jest to możliwe jedynie poprzez konsekwencje. Twój mózg jest jak komputer. Poprzez powtarzalność uczysz go nowych zachowań. Zobacz, że nie od razu się uzależniłaś. Musiałaś sięgać po alkohol czasem przez miesiące, lata, aby mózg nauczył się, że to w tych okolicznościach, kiedy dostarczasz mu procentów, będzie produkował teraz dopaminę. Piłaś regularnie, żeby się zrelaksować? Mózg przestanie produkować dopaminę, gdy wyjdziesz na spacer do lasu. Czyli spacer nie będzie Ci już sprawiał przyjemności. W wychodzeniu z nałogu chodzi m.in. o to, aby nauczyć mózg nowych źródeł przyjemności. Trzeba dać mu sygnał. Nie dostarczam Ci już substancji. Fuck off! Teraz produkuj dopaminę, gdy robię inne rzeczy. Jeśli będziesz zapijać, to trochę jak syzyfowa praca, ponieważ niszczysz ścieżki nowo budowanego nawyku. Robisz krok w przód, a za chwilę cofasz się o 2 kroki do tyłu. Nic dziwnego, że jesteś sfrustrowana. Dokładasz sobie roboty i skazujesz siebie na przechodzenie w kółko wciąż tej samej gehenny, w postaci chociażby silnych głodów alkoholowych, bardzo typowych dla wczesnego okresu abstynencji. Zmuszasz siebie do przechodzenia w kółko najtrudniejszego z etapów, nie dając sobie szansy na przekonanie się, co jest potem. A potem jest już dużo lżej. Jeśli konsekwencja nie jest jedną z Twoich mocnych stron, nie martw się. To jest umiejętność, której można się nauczyć. Ja należę do osób, u których konsekwencja nie znajdowała się w przestrzeni naturalnego potencjału. Nauczyłam się jej. Bycie konsekwentną w utrzymaniu abstynencji przełożyło się u mnie na konsekwencje na innych polach. Doprowadzam teraz sprawę do końca, a wcześniej byłam mistrzem w porzucaniu projektów połowie drogi. No dobra, kochane, na dzisiaj to już wszystko. Jeśli podobał Wam się film, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. To mi daje taką motywację do tworzenia dalej. Dajcie też znać, który z filmów chcecie jako pierwszy. Ten o etapach w zmianie zachowania, czy bilans zysków i strat? W polecanych znajdziecie film z ćwiczeniem na motywację, od którego warto zacząć, zanim zabierzecie się za wprowadzanie w życie dzisiejszych wskazówek. Do zobaczenia w ankiecie. Pa, pa!